Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartego sezonu Minecrafta na modelu nazywam się SafeMod. Jest ze mną dzisiaj ojciec dyrektor, Tofik. Yo, siema. Oraz Harden. Tak, witam wszystkich. Tak, Harden tam wygląda takie ładne ognisko, gdzie sobie tutaj piecze zombiaka. Smacznego Hardena. Tak. Nie udław się tylko. Tak, a Tofik wybrał sobie marchewkę. Ja też mam marchewkę, ja mogę sobie piec. Jak zwykle. Tu jest nasz... Także tak się nie da. Tak, mamy takie miejsce z ogniskiem. Tak. Tu będzie taki to troszeczkę z daleka. Parek. Naprawdę bardzo fajnie to wyszło. To oczywiście jest dzieło Hardena. Nie wiem, mówiłem, ale chyba wspominałem to już. Przydałoby się jeszcze takie... No tak, jakieś schronienie przed deszczem, prawda? No dokładnie, parasolki. No, parasolki, tak. Oczywiście, leżaki jeszcze. A mamy ten. No. I gołe panie wokoło. Jeszcze ten, no. Właśnie, drinki na stół. Ej, a właśnie, mówiłeś mi, że ten, że będziemy mieć jakieś meble tutaj, czy coś w tym stylu. Nie, mebli nie ma. Meble będzie tworzył Harden. On tworzy meble od podstaw. No to tam, w mojej parafii, to tam dużo ławek trzeba będzie wstawić. O, tam jak widzicie, Tofik już powoli zaczyna budowę swojej parafii, więc zakon Tofikanów niedługo, czyli za 2 miesiące powstanie. Oj, wiecie co, ja to zbieram tutaj chyba cały dzień ten piasek. Powiedziałem Tofikowi, że nie ma cheatowania, wszystko zbiera sam. Więc jak widzicie, trochę ma zabawy. Jak będziecie widzieć, że bardzo pustynia zmieniła się w cobblestone, to znaczy, że wykopałem całą pustynię. Tak, co w przypadku Tofika, wbrew pozorom, takie trudne nie jest. Dobra, czekajcie, tutaj wyrzucę ten item, który tutaj mamy przy sobie, do przerobienia. To nie wiem, czy to można w ogóle przeorać. A można ściechać to na części pierścika. Co to, kurczę, w ogóle jest? Wezmę sobie. Nie znam tego surowca. Platynę można ściechać? Można ściechać. Patrzcie, chyba wszystko można ściechać. I to jeszcze wrzucimy. Tego też nie jestem pewien. W ogóle to jakiś nowy surowiec jest. Tutaj ci, co nie oglądali live'a oczywiście, to na live wykonaliśmy tutaj zasilanie silnikami magmatycznymi oraz poprowadziliśmy okablowanie z Thermal Expansion oraz wybudowaliśmy sobie Redstone Energy Cell do gromadzenia energii, żeby jej nie marnować. No i oczywiście poprowadziliśmy przejdzie kable. To jeszcze będzie wszystko modyfikowane. To jest na razie tymczasowe miejsce, gdzie to się znajduje. Mhm. Tutaj jak pamiętacie, a czy jak wiecie, z założeń tej serii kable będą pochowane wszystkie, więc to jeszcze nam zniknie. Jak mówiłem to na live, to jest dopiero sam początek serii. I to samo Harden tymczasowe miejsce sobie postawił z boku, bo on po prostu bardziej się skupił na industrialu przez cały czas. On Thermal Expansion uważa za kijowe i za wolne. Tak, Harden? No. Ja tu się lepiej nie wypowiem. Tak. A Tofik w międzyczasie ściachał całą górę. W ogóle nie wnikam. Jak to teraz pięknie wygląda taka ściachana góra z góry na dół. Znaczy tam... Dobra, to się poprawi kiedyś. No właśnie, to się poprawi. Ogólnie to było takie założenie, żeby ten bałagan posprzątać i zrobić jakiś magazynek ogólnie, bo to naprawdę to wnerwia, jak wszędzie się plątają itemy. Jak widzicie, tutaj Tofik zrobił taki magazyn. Później go oczywiście zasilimy rurkami logistycznymi. I może lekko zmienimy wygląd, ale to zobaczymy jeszcze później, jak to będzie oczywiście wyglądało w wersji ostatecznej. No. I oczywiście tutaj Harden zrobił nam produkcję ciasteczek, tak? Więc też bardzo fajnie, mam teraz wreszcie co jeść, tylko ja się zasilam jeszcze marchewkami. Tak. Produkcję ciasteczek? No. Gdzie ty masz ciasteczka? No tam masz. To są jakieś lampiony. To masz kakao i z kakao robisz sobie ciasteczka później. O ty kurde. No, tak. Dobre. Taka. A właśnie, gdzieś tutaj podobno mieliśmy jakiś stag dla siebie. O, widzicie? Ciasteczko wykonujecie... nie, to jest zatrute ciasteczko. A to była pułapka. Się zastanawiam, może specjalnie to zrobił. Harden, gdzie dałeś ten piasek? Pszenica, kakao, pszenica. Tak, staliśmy recepturkę. Dziękujemy bardzo, bo oczywiście tutaj jej nie widzę. I to jest po prostu troszkę wkurzające. Sporo żeś zebrał. To akurat starczy tylko na jedną ścianę. Jakoś... No naprawdę. No i też mi nie pokazuje recepturki. A czy ten crafting guy. Coś sporo, się kurczę, sporo, zaczyna sporo robić. Przepraszam. Sporo. Dobra, chodźmy na dół na chwilkę, bo już potrzebujemy surowców. Tak widzicie, już mamy 5 diamentów. Wydobyłem razem z moim przyjacielem. Zaraz wam pokażę, jak mój przyjaciel wygląda.
Tylko sobie zrobię kill-offa. On tutaj sobie powoli na dole pracuje, tworzy nam taki tunel, dzięki czemu my będziemy w tym tunelu mogli zaraz chodzić i zbierać itemki, co będą po bokach leżały. Mhm. Już, tylko jeszcze gdzieś to. Tutaj. O, widzicie? Tutaj jest ciemno jak w pewnym miejscu u Murzyna. Jak myślisz, platynowa łopata jest lepsza niż szafirowa? 2-1. Platynowa chyba lepsza jest. Platynowa lepsza, tak, no. Tak mi się wydaje. Czekajcie, bo tutaj się dokopał do jakiejś wody i oczywiście zalał nam wszystko. Mała menda, nie potrafi omijać wody jeszcze. A tak jak widzicie, to jest zwykły żółwik, więc nie wymagajmy od niego cudów. Cudawianków, tak? Ale przynajmniej pozbój się lawy. Popatrzcie, jaki jednak mądry żółw. Widać, że mój. Lawy? I tak, i mamy kolejną jaskinię zarazem znalezioną. Ej, co, będziemy szli do kopalni? Na chwilę wejdziemy do kopalni, bo ja potrzebuję surowce, kurczę. To wiesz co, to ja wezmę, zrobię żarcie. Daj męciaki chcę. To ja zrobię żarcie, okej? I wiesz co, i ja słyszę gdzieś gromadę slajmów. I to naprawdę gromadę słyszę. Bo tak koło 50 tutaj skakało mi slajmów. To moje kapcie tak piszczą. Nie chodźcie tutaj na dół, bo ktoś by mógł pomóc mi tutaj szukać diamentów. Bo wiecie, największy jest problem z tym zawsze, że ja omijam niekiedy diamenty. Harden tam jest. Wolałbym tego nie robić. Nie, Magnes do mnie przyszedł. Magnes? Znam na nóżkach znowu. To chyba już jest normalna część każdego odcinka. Chodzący Magnes. Kurde, tak ci zazdroszczę. A jaki ładny ten Magnes. A jaki kolor? Zależy, która część. Ta dolna. Dolna. To fik. Co? No, ty się uspokój. No podzieliłbyś się, no bo ja już taki zmęczony. Ja się nie dzielę moim magnezem chodzącym. Magnezem chodzącym? Tofik, to by chyba to trzeba chyba przeliterować i jeszcze narysować. No przecież mówisz o magnezie tym do picia, dobrze, nie? Nieważne, Tofik, nieważne. Może widzowie będą bardziej domyśli, to ci napiszą w komentarzach, o czym dokładnie ja mówiłem. Dobra. O jak nie. Widzicie, likolit też nam się przyda. O nie, już zakapowałem. Dobra. No właśnie. Komu, Harden, komu? Byś się podzielił. Tak, no, niby mi tylko wszystko w głowie. Tak, oczywiście. Ja jestem całkiem normalny. Całkiem. Ale wiesz, mi się skojarzyło to z magnezem do picia, że ci przyszedł, a nie wiesz. Wiesz, już teraz zakapowałem. Ale palnąłem. Może byś się podzielił. O, zbieraj, Harden, zbieraj. Ile, kurczę, masz ich? Potrzebowalibyśmy koło 11, czyli ty byś musiał mieć koło 5. Dobra. I wtedy wszyscy byliby happy. Jeszcze ile to, masz? To. Powiedz, że masz 11. 6. O, czekaj chwilkę. To ja teraz robię kukena. I zaraz zobaczycie, co zrobimy dzisiaj. Chciałbym zrobić podpaskę. Potrzebujemy 11 diamentów. Poproszę o diamenty, Harden. Dasz mi diamenty? Dobrze je spożytkuję. Nie znam się na podpaskach. Nie, podpaskę. Chcę podpaskę zrobić. One są latające, nie? Motylkowe. A query będzie po podpasce. Bije mnie. Pierwszy podpaska, a później query. Znaczy, czemu query od razu? Może nie róbmy query od razu, bo to będzie, kurczę, za szybko. Podpaską w łeb. Idę tam do was. Tak, a Harden pierwsze co, jak usłyszał, że mamy 11 diamentów, to musi być query. No bo wiecie, po 4 diamenty na jednego Jira, czyli 8 diamentów idzie na Jiry, oraz 3 diamenty idą na kilof, czyli dokładnie 11 diamentów kosztuje nasz query. Bo oczywiście nie liczę złota i ironu, bo to są takie wartości, że no, tego się nie liczy. To jest w ogóle nieistotne. Dobra, to teraz tak, wykonamy sobie tą podpaskę, więc ja włączę nagrywanie, jak już będę przy wykonywaniu. Dobra, już jestem z powrotem. Tak, wykonujemy oto naszą podpaskę, czyli Diamond Meter. Jest to super urządzenie, bo ono pokazuje nam, gdzie są diamenty.
Dokładnie, a przy okazji jest super chłonna. Super chłonna, jakby to Fikowi się coś zachciało. Tylko, że ja bym wtedy jej nie nosił już przy sobie. No nie, bo to tylko jednorazowe. Teraz zapaliła się ona na kolor czerwony, to znaczy, że diamenty są daleko od nas. Tutaj jak stanąłem, są już na żółto. Teraz musimy iść, żeby ten kolor się naprawdę zmienia. O, widzicie? Tutaj poszedłem w przód, nowy jest czerwony, no nie, tu pierdziel. Jest żółty. Więc teraz tak, mogą być albo pod nami. Pokaż mi tą podpaskę. O, widzicie? Zeszłem troszeczkę w dół i są troszeczkę bardziej, troszeczkę jaśniejszy kolor. O nie. Czyli to znaczy, że gdzieś w tych okolicach są diamenty. Wybudował jakąś podpaskę i ona świeci na czerwono. O, widzicie? O, i są diamenty. Jak już jesteśmy blok od diamentów, zapala się na kolor zielony. Czyli zbieramy nasze diamonciki. Jak widzicie, w ten sposób jesteśmy w stanie bardzo szybko odzyskać to, co zainwestowaliśmy w produkcję naszej podpaski. Tak, była idzie horda z alias. No. A co tam, kurczę, twój braciszek się śmieje ze mnie? Mówi, że czemu żeśmy mówili o podpaskach? No niech on się uczy już. Niech się uczy, ale nie chodzi... No po, o, przy widzicie? Okazji mówił, znowu że ten... Zapaliło się i zgasiło. Sprawdźmy w tym miejscu w dół. O, jak widzicie, zapaliło się teraz na czerwono, oj, więc to oznacza, że to może oznacza? W tą stronę trzeba iść. To coś oznacza, to znaczy, że trzeba wymienić. Jest troszeczkę jaśniejsze, więc szukamy teraz tutaj u dołu, gdzie się Tofik spuścił. Ta podpaska, wiesz co to robi ta podpaska? Ona szuka diamentów. Tutaj po bokach powinno być. Gdzieś tutaj diamenciki muszą być. Masakra. Nie są z dołu, gdzieś są z góry. Tutaj jest zły kolor. Tu jest dobry, może nad nami są one. Ej, o, ja widzicie? Będę za... I są, ja popatrz, Tofik. Tofik, popatrz, diamenty. Słuchaj, ja będę za 10 minut, bo do mnie dzwoni. Dobra. No. No i zostałem sam, widzicie? Wszyscy po prostu poszli. O, olali mnie. W dupie mnie mają, po prostu. Tak, wybieramy nasze diamenty. Jak widzicie, minęła chwila czasu zaledwie, a my już jesteśmy 9 diamentów. Znaczy mamy 9 diamentów, prawda? Bo jeszcze nie jesteśmy na plus, bo ciągle jesteśmy stratni w porównaniu do tego, co zainwestowaliśmy. Ale jak widzicie, bardzo szybko to nam się zaczyna teraz spłacać. Więc warto na początek zrobić sobie diamond meter, bo przynajmniej jesteśmy w stanie troszeczkę tutaj nadgonić nasze diamenty. Bo jak wiecie, diamenty są najważniejsze niestety. I zarazem najtrudniej jest je zebrać, bo one się przeważnie chowają gdzieś po bokach i w ogóle nie wiadomo, gdzie one mogą być. Słuchajcie, gdzieś tutaj mi zapaliło się na jaśniejszy kolor. O, widzicie? I są diamenty. A tylko naprawdę, chwila czasu, a już teraz jesteśmy na plus. Tak. Już jesteśmy na plusie odnośnie diamentów. Będę mógł Hardowi teraz oddać te, co on wydobył, żeby sobie zrobił z nimi, co tam chce, chociaż mam nadzieję, że jednak nie będziemy wykonywali jeszcze query. Tak, Harden. Mówię o tobie. Masz 1, 2, 3, 4, 5. Oddaję wszystkie. Jeszcze mam 8 własnych. Haha. Dałeś mi 5. Dałeś mi 5. Masz jeszcze jeden. Nie możesz mieć. Dobra, masz. Masz. Ty chamie jeden. Liczy mi wszystko. Co za chamstwo po prostu. Chamstwo w państwie, tyle wam powiem. Dobra, chodźmy teraz na dół, zobaczmy. Dobra, ja teraz poszukam troszeczkę diamentu, tak, nie wiem, tak koło... Jeszcze tak zdyszkę spróbuję sobie znaleźć. I zaraz wrócimy już do kolejnej części, którą dzisiaj chciałem poruszyć. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Wykonamy sobie teraz farmę krówek, bo będziemy potrzebować dosyć sporo skóry. I tutaj Tofik latał i szukał nam krów i chyba, przynajmniej tak mi powiedział, że zlokalizował. Mam nadzieję, że one nie zginęły na kaktusach. Nie, dobrze je przeciągnąłem. Dobra. No, krówki, tak. Która zaśpiewa? Nie powiem wam, gdzie one były, bo po prostu masakra, tyle wam powiem. Ile musieliśmy latać, żeby je znaleźć. Dlatego właśnie było to cięcie, między innymi. Mieliśmy to szybciej nagrać, ale jak zobaczyliśmy, że nigdzie w okolicy nie ma krów, to uznaliśmy, że lepiej je pierw znaleźć, a dopiero później włączyć nagrywanie. Dobra, krówki będą w tym oto miejscu się pasły. Chodź, ty, Lesi. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, ty, dwa, trzy, ty, owca, cztery, nie pchaj się. Pięć, sześć, siedem. Siedem? Zrobimy chyba na siedem będzie.
7, 8, 9. Niech będzie na 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurczę, i za mało miejsca mamy. No, za mało. W środku ma być 7. Tutaj, tych klocków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli tutaj jest obcięcie. To jak masz krowy, to przynieś je. No zawsze mam będzie więcej. Ja mówię o hardenie teraz. A. 350 w domu? No. Właśnie jak widzicie, no, w takich odległościach są te w ogóle zwierzaki. To jest po prostu szok. Tyle wam powiem. Dobra. Za głupia i jedna krowa. Furska. No to fiklować je. Ona nie chce iść. Tylko wiesz co? Ja tego osobnika nie zamawiałem. Cześć wam. Chodź. Cześć, Amcia. Chodź. No chodźcie. Ej, czemu one ciebie wybrały? Bo ja mam lepsze zboże. Ja mam z magnezem. Dobra, gdzie ty się patrzysz? O! Patrz, kolega twój. Ale ma wielką głowę. Dobra, i co teraz zrobimy? Oczywiście Feed Station. Station. O co, Kaman? Nie ma tutaj? W tej paczce? No co ty gadasz? Ej, no bez jaj. Bez sensu coś. Czekaj, albo się spolszczyła nazwa. Pewnie karmnica dla zwierząt. Kar... Jest. Nazywa jak? Się karmnik. Nie! Karmnik. Prawie widziałem. Masakra jakaś. Blacha stali. Kurczę, stal potrzebujemy tutaj. Ty masz nadal pieprzoną polską wersję, tak? Tak, i chyba będę ją zmieniał. Naprawdę. Ja pierdzielę. Wiecie co, na razie będziemy musieli chyba sami je tutaj rozmnażać, bo nie myślałem, że stali nie będzie potrzeba. Masz rękawice? A skoro stali jest potrzebna, to będzie troszeczkę zabawy w takim razie. Do rozmnażania krów potrzebna jest. Macerator. Rękawica. Co? Mam co ty byś chciał? No, będziesz rozmnażał krowy przed chwilą, powiedziałeś. Nie, ty będziesz. Nie, to szef, który... Ojojku. Rotati Macerator też będzie chyba zmieniona nazwa. R i O? Nie, kurczę. Wiecie co? Ja zwracam. Klęśnienie się będzie. Dobra, wiecie co? Jestem już z powrotem. Tamto to było oczywiście Rolling Machine, to ja się pomyliłem, ale nie mogę stworzyć tak czy siak tego Feed Station, bo coś ze strukturkami mamy nie tak. Będę tutaj kombinował z przejściem na starsze Ney jednak. Zobaczymy, czy mi się uda. Wiem. Bo te ma jakieś problemy. Dobra, ale teraz tak o. Pokażę wam może tam wejście do dungeonu, tak wstępnie przynajmniej. Może w środku będzie. Wejdziemy sobie do środka. Tofik, z kim tam kurczę gadasz? Z bratem. No. Omawiamy design parafii. Tak. Aha. Architekturę. No dobra, powiedzmy. Dobra, to wszystko pozbierajmy w takim razie. I potrzebujemy stworzyć zejścia w dół. O, takie właśnie. Trapdory. Dwie sztuki. A po co nam? Bo... Jeśli wchodzimy do takiego dungeonu, lepiej się zabezpieczyć w taki oto przedmiot. Jest to Transdimensional Trapdoor. On służy nam do tego, że jak wejdziemy sobie nie wiadomo do jakiego tam poziomu, to on od razu automatycznie przenosi nas na samą górę, czyli do wyjścia z tego dungeonu. Więc to naprawdę warto wczytuje? To mieć. Nie, jeszcze nie. Bo masakra, takie mam lagi, że masakra. A to nie ja. To pewnie moja żona, co tam chodzi po internecie i ci laguje. Ale bardzo dobrze. Niech ci laguje. Tak. Dobra, tu mamy właśnie pierwsze wejście do dungeonu, więc tutaj odwiedzimy. Jak widzicie, są już tutaj drzwi postawione, to znaczy, że ktoś tutaj był. Czyli Harden pewnie. Na 99,9%. To my wchodzimy teraz do tego portalu i znajdujemy się teraz w pierwszej pułapce. Tak zwane, jak widzicie. Wszystko lata jak głupie. Tak. I teoretycznie to trzeba przebiec. Ale... Nie wiem, czy chcę ryzykować swoje życie. No już przestało. Czekajcie. Nie, jeszcze jest. Strasznie laguje, tyle powiem. Naprawdę mówiłem? Strasznie to laguje. Mówiłem. Jest mnóstwo takich pułapek dziwnych. To chyba mówię. Akurat te pomieszczenie jest według mnie chyba jednym z najgorszych, zdecydowanie najgorszych, bo najbardziej lagują. Patrzcie się, wszędzie są jakieś dziurki, nieważne gdzie. Dobra, tu mamy wejście do kolejnego poziomu w dół i my zejdziemy od razu, bo tutaj
Najważniejsze, co to hałas jest straszeczny i dlatego chcę z tego miejsca wyjść. To są ogólnie pomieszczenia chyba jednoczankowe, tak mi się wydaje, przynajmniej w większości miejsca. Czekajcie, coś się albo się ładuje, albo coś innego. Mam laga takiego troszeczkę. No, bo mi chyba ładuje mapkę, ci powiem. Właśnie do tego dungeonu. Ogólnie tak, tutaj się zniżamy cały czas o jeden poziom w dół na mapie, więc... Dusta? Czekajcie, jest to gdzieś. Dusta zrobiłeś. Ej. Harden Dusta zrobił. Wiem, słyszę. Ale coś... Gdzie jest to w ogóle? I co, wracam z powrotem jednak. Już wolę ten świat skaczący niż tamten. Pójdziemy do tamtego portalu z drugiej strony w takim razie. Aj! Menda, zleciałem. Jest, dobra, na szczęście. Ale właśnie o to chodzi, że jak tutaj zlecimy na sam dół, to mamy możliwość teoretycznie zawsze wrócenia. Tak, teraz rozwalamy system i się ratujemy sami. Dobra, i wbijamy się na górę. To system, patrzcie, który pięknie wygląda, widzicie to? Rozwalę chyba to jedną rzecz. I cały system, przynajmniej część systemu powinna przestać chodzić. Będzie może troszeczkę tutaj ciszej. Przynajmniej trochę ciszej, bo kurczę, naprawdę. Chyba trafiłem na jeden z gorszych możliwych miejsc, bo naprawdę tutaj tak głośno, że co tam się jest? Idzie po prostu pochlastać ludzie. Co jest to? No bez przesad. A czemu tak głośno jest? Bo jest w dungeonie. Aha. Dobra, wchodzimy do kolejnego portalu. Znaczy, gdzie teraz się wygeneruje. Mam nadzieję, że znowu nie przeleguje całej gry. Zaraz wraca w takim razie, jak to się załaduje. Dobra. Jest już na kolejnym poziomie. Tutaj pamiętajcie, że jak idziecie tymi korytarzami, to patrzcie się wokoło, czy gdzieś nie ma linki albo coś z tego typu. Klocka. Nie. Kiedyś mogłeś, ale już nie. O, tutaj widzicie, od razu przechodzimy do kolejnego poziomu, więc szkoda. Szkoda bardzo. Nie, musimy idziemy dalej. Będziemy już teraz na czwartym poziomie niżej. Mówiąc, nie wiem, na którym poziomie jest ten świat, na którego trzeba bardzo uważać, ale miejmy nadzieję, że jeszcze go nie spotkamy. To znowu cięcie i zobaczymy się w kolejnym w kolejnym pomieszczeniu, bo to jest taka platformówka. Dobra, jesteśmy z powrotem. Kolejne pomieszczenie. Mamy teraz, jak tutaj widzicie, dungeon, czyli labirynt taki malutki. Ja bym tutaj chciał coś zdobyć wreszcie, jakąś skrzynkę znaleźć, bo tutaj są skrzynki do znalezienia oczywiście. Szczerze mówiąc, to wygląda jak World Trade Center, a nie jak kościół. Mamy przejście dalej, ale ja ciągle szukam czegoś, kurczę, jakiś skarb, nagroda, cokolwiek. Kurczę, dostanę coś wreszcie? Ej, no bez przesad, ja tu chodzę i chodzę. A to dosłownie nic dla mnie ten świat nie chce za nie no. Dać nic mi. Ta wieża wygląda jak fakolec, nie? Kolejny poziom niżej, piąty. Zwaliło dobra, mnie. Dobra, jesteśmy poziom niżej. Zwaliło mnie. Był, kochanie. Dobra, tu mamy, jak widzicie, itemki, które są jako pierwsze. Dostaliśmy Steel Helm, Iron, Szafiry oraz Fabric of Reality. To są specjalne bloki, które można spotkać tylko i wyłącznie na tych światach i nigdzie indziej. Tak o. I teraz tak o, jeśli naciśniemy tą wajchę, co tam widzicie, to coś się stanie. Tu widzicie na górze TNT, więc naciśnijmy. Czekajcie, zbliżmy się bardziej i zwiewajmy. Stawicie, zablokowało się wyjście tym klockiem i wybuchło w środku TNT. Więc naprawdę to jest bardzo dopracowana modyfikacja i ten świat. Zobaczmy dalej. Jest kolejne miejsce i ja tutaj wiem, co się stanie, bo pamiętam to z tutoriala od Enka. Jak rozwalimy którąś z tych krat, to tutaj się otworzy przejście. Właśnie. Tak jak mówiłem. My się przestraszymy, otworzy się przejście, zlatujemy na dół, a tu wylatuje TNT, jakbyśmy jednak zostali w tym miejscu. Więc dobra, ja chcę tam wejść i tak czy siak. Czy ten mechanizm się bardzo zastanawiał, bo jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. Co tu mamy znowu? Fabric. O, mamy siodła. Tak jak widzicie, zmieniłem sobie na chwilę wersję na
polską, bardziej po to, żeby tam te itemki posprawdzać, bo coś mi się wydawało, że tak był problem z nazewnictwem. Po prostu nie mogę znaleźć większości maszyn w tym po polsku, bo są pozmieniane nazwy. I to po prostu jest według mnie troszeczkę bez sensu. Dobra, kolejny poziom. Znowu labirynt. Widzicie, tutaj jest tylko od cholerki nasz labirynt. Kurczę, znowu i pojedyncze przejście. Masakra. Wiecie, jak ja generuję nowy świat, to chyba wywala tutaj i Hardena, i Tofika. Tak. Bo się skarżą, że ja ich wywalam za każdym razem. No właśnie. Też tak mi się wydawało. A ja przecież tutaj latam. No. Ja powiem wam, że z tych dungeonów nie będę za często korzystał, ale jestem strasznie ciekaw, co jest na samym dole. Ja tutaj będę się wbijał raz na jakiś czas. No, powiedzmy. Tutaj jest kilka ciekawych takich kombinacji, które mogą nam wypaść. I to mnie właśnie najbardziej ciekawi. O, gdzie jest? To jakieś dziwne miejsce. Co to jest? Aha, takie zejście w dół. Coś mi się wydaje, że zaraz coś się tutaj stanie. Coś wybuchnie, coś z tego typu. Ale idziemy na dół. Oczywiście patrząc się na płytki naciskowe. I na górę zarazem. Ciekawe, jak długo to będzie ciągnęło się w dół. Szczerze mówiąc. O, i kurczę, i kolejny portal. Dobra, idziemy dalej w dół. Zobaczymy, co tutaj się w ogóle stanie. Może coś wreszcie ciekawego znajdziemy, bo jak na razie cały czas chodzimy w dół i w dół. Ale ogólnie ta modyfikacja jest bardzo fajna, bo daje nam możliwość tworzenia sobie takich malutkich światów, tak zwane światy kieszonkowe, czy jakoś tak chyba zostały one nazwane. Ja z nich będę na pewno korzystał. Podają one nam bardzo duże możliwości, na przykład schowanie jakiejś maszyny, która może nam wybuchnąć w takim świecie. Dzięki temu nawet jak ona wybuchnie, to przeżyjemy, prawda? Nasz świat się nie rozwali. Dobra, crash, zaraz wracam. Dobra, wiecie co? Znalazłem się w całkiem innym miejscu, oddalonym hen od nas. Po prostu weszłem w drzwi, które wyprowadzały mnie na górę, bo tam okazało się, że nic nie ma, a one mnie wyrzuciły automatycznie do świata realnego. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest realny świat, bo mam zaznaczone spawnery w tamtym miejscu. Tylko będę musiał, kurczę, lecieć teraz do domku, kurczę. I się po prostu teraz zrobiłem w bambuko zarazem. Ale widzicie, to jest po prostu fajny błąd. Na tym kawałku pada deszcz, na tym kawałku już nie pada. Tak, taki malutki szczególik. Super to po prostu jest. Dobra, wiecie co, ja teraz podlecę tam do nich już. To będzie, chwilę mi to zajmie, więc tutaj wyłączę to nagrywanie. I spotkamy się chyba dopiero, jak już będziemy wszyscy razem. I będziemy już powoli tę serię kończyli. Znaczy, tyle, ten odcinek kończyli, kurde, serię. Ptu, 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 ptu. Tak. Będziemy nie ten odcinek kończyli. Bo nie muszę zmienić Nei. I tak czy siak. O, czekaj, pamiętasz, że powiedziałeś, że będzie około 60 serii? No, i wspomniałeś. Do 3 słowa. No to i akurat 3 odcinki na serię i byłoby gitara, nie? No, teoretycznie tak, byłoby najszybciej, zdecydowanie. Dobra, teraz lecę, bo ten świat będzie się teraz powoli generował, więc nie będę was tutaj zamęczał tymi lekkimi lagami, jak zresztą sami widzicie teraz. To no, zaraz już wracam z powrotem, znowu pokażę po kolejnym cięciu. Dobra, jestem już z powrotem po długim czasie bieganiny oczywiście. Ale dobra, to w takim razie teraz skończymy na tym, w tym miejscu ten odcinek, tutaj też pada cały czas, więc schowam się tutaj. Hehe, Tofik. Mówiłem. Cześć, zginął wysso. Mówiłem, że lagi. Nie ma lagów, ci się wydaje. Jak ja mam cały czas takie przyciny. Ja już nie mam. Mnie nie laguje, czy ja jestem na lanie, to jest troszeczkę w inny sposób. To jest patrzone. Dobra, to dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie lubię, polecie znajomym. Mamy dziurę w dachu. A propos. Łapka w górę, jeśli wam się odcinek podobał. Ja postaram się poprawić tutaj to Nei jakoś, żeby te wszystkie recepturki już były widoczne. I spotkamy się w kolejnym odcinku. To do zobaczenia wszystkim. Pa, pa. Na razie.